W całej Polsce sytuacja związana z kryzysem społecznym i zdrowotnym w trakcie panującej epidemii niesie za sobą duże obciążenie psychiczne. Lęk o zdrowie swoje i najbliższych, konieczność nagłej zmiany planów, brak stabilności finansowej. To wszystko powoduje w nas ciągłe poczucie zagrożenia i stan gotowości do walki o byt. Często nie zauważamy, że tracimy w ten sposób mnóstwo energii psychicznej, a jednocześnie nie mamy szansy na relaks i regenerację. Pamiętajmy, długotrwały stres może nieść bardzo poważne skutki dla naszego zdrowia psychicznego. Objawy świadczące o zbytnim obciążeniu psychicznym mogą pojawić się nie tylko w trakcie trwania kryzysu, ale miesiąc później, a nawet 2-3 lata po zakończeniu sytuacji kryzysowej. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Niepokój. Napady fizycznej agresji o sile nieadekwatnej do wywołującego ją bodźca. Trudności z zasypianiem, koszmary nocne, stany depresyjne, zaburzenia nastroju, problemy z koncentracją, zaburzenia somatyczne, takie jak bóle głowy czy zaburzenia gastryczne, skłonność do autodestrukcji, przejawiająca się między innymi poszukiwaniem silnych wrażeń z ryzykiem zagrożenia życia, na przykład brawurowa jazda samochodem, sporty ekstremalne, tendencje do uzależnień, a w skrajnych przypadkach nawet próby samobójcze. Co zatem możemy zrobić? Uważnie obserwujmy siebie. Zwróćmy uwagę na natrętne myśli pojawiające się u nas i u innych. Porozmawiajmy o nich z najbliższymi. Jeśli uznamy, że skala ich jest niepokojąca, udajmy się po pomoc do specjalisty. W całym kraju działają infolinie, gdzie można odbyć wstępną rozmowę, zapytać i zastanowić się, do kogo zwrócić się o pomoc. Czasami wystarczy rozmowa z psychologiem, czasami konieczna będzie farmakoterapia i pomoc psychiatry. Nie ograniczajmy spotkań społecznych i rodzinnych. Internet czy telefon mogą okazać się również satysfakcjonującą formą spotkania. Nie pozwólmy, by nadmiar informacji płynący z mediów i portali społecznościowych pogarszał nam nastrój. Ograniczmy sprawdzanie informacji, szczególnie tych negatywnych i mało optymistycznych. Dbajmy o sen, zdrową dietę i aktywny odpoczynek. Pomyślmy, komu możemy pomóc, do kogo możemy zadzwonić. Pomagając innym, pomagamy także sobie. Pamiętajmy, możemy skrócić czas cierpienia przez uzyskanie szybkiej pomocy. Każdy kryzys to tylko moment, nie może trwać wiecznie, ale to my musimy aktywnie go zakończyć. Kryzysowy telefon zaufania 116 123. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800 70 222. Infolinia wsparcia kryzysowego NFZ 800 190 590. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu 77 45 56 390 lub 392. Numer wewnętrzny 2.